Jedziemy, moi drodzy, w kolejny kurs. Tym razem mamy kurs pod ratusz. Dokładnie. Się teraz rozglądam. Dobra, już widzę, gdzie położyłem swoje okulary przeciwsłoneczne. Dobra, wszystko jest w komplecie. Jedziemy pod ratusz w tej chwili. Kolejny kurs w ramach 19. Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Jedziemy sobie pod ratusz i z powrotem z ratusza zabieramy zespół. I jedziemy sobie ponownie na Politechnikę. Wracam z powrotem na Politechnikę poprzez plac Farny i wyjazd na Aleję Cieplińskiego od strony kościoła Ojców Bernardynów. Tam na ulicy Cieplińskiego zawrotka w stronę ulicy Lisakuli i tamtędy stronę Politechniki, czyli to będzie, można powiedzieć, jest mój taki dzisiaj jeden z większych kursów.
wiozę dosłownie, nie wiem, 8 osób. Ale tego wymagał po prostu wyjazd w ten kurs. Żeby te 8 osób zawieźć, ja byłem jedynym autobusem do dyspozycji właśnie na Politechnice. Więc zostałem zadysponowany do wyjazdu w kierunku ratusza. Pod ratuszem już prawdopodobnie zgarnę troszkę większą grupę uczestników tegorocznego festiwalu polonijnych zespołów folklorystycznych i z nimi wrócę sobie z powrotem na Politechnikę. Yeah.
urządził sobie zamiast chodnika, urządziła sobie spacer ulicą. Dosyć odpowiedzialnie. No ale cóż. Przecież mało jest chodnika, nie? Żeby wchodzić normalnie chodnikiem. Tutaj mamy dyspozytora, który kieruje. Jedziemy teraz trasą słowackiego do Politechniki Rzeszowskiej. Właśnie jedziemy ze Słowackiego, spod Rzeszowskiego Rynku, spod Ratusza do na Politechnikę Rzeszowską. Kiedy jeździ brzegu, a właściwie to praktycznie w ogóle brzegu nie jeżdżą. Nie wiem, czy tu na Słowackiego w obrębie ścisłego centrum miasta kiedykolwiek był jakikolwiek brzegu, ale ze mną na nagraniu macie okazję zobaczyć brzegu w takim miejscu. Podniosę delikatne lub są progi zwalniające, żeby nie zahaczyć. I obniżam pojazd do poziomu, z optymalnego poziomu jazdy i jadę sobie dalej. Tylnym kołem zahaczył o krawężnik, to dosyć stromy krawężnik.
dobra, udało się pokonać zawrotkę bez przeszkód. I ciśniemy teraz hetmańską właśnie w kierunku Politechniki Rzeszowskiej. Słyszycie ciszę na nagraniu, to nie znaczy, że nie jestem zadowolony z tego, co dzisiaj robię, ponieważ tak jak już Wam mówiłem na poprzednich nagraniach, jestem podekscytowany na coś takiego, bo ja za kierownicą autobusu lubię wyzwania, zadanie specjalne. Takowe się tutaj wydarzyło i przez 3, nawet 4 dni od piątku do poniedziałku będę obsługiwał właśnie za kierownicy Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
wszystko pięknie, ładnie. Przejazd odbył się bez większych problemów. Najlepsze jest to, że za 8 minut mam odebrać pasażerów z Bodrumia. Wiem już, że w 8 minut raczej nie dojadę, ponieważ jeszcze nie wypuściłem pasażerów na Politechnice. Przejechać. Tam widzicie, jak wam udałem ujęcie z kamery bocznej, praktycznie no, kilka centymetrów zapasu jeszcze zostało, ale było blisko.